Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Witam serdecznie słuchaczy radia SBS i zapraszam na magazyn sportowy. Olimpiada się skończyła. Na antypodach euforia spowodowana najlepszym występem reprezentacji Australii w historii. Choć najwięcej się mówi o kontrowersyjno-komicznym występie zawodniczki o imieniu Raigun w breakingu, czyli sportowym breakdancingu, która to konkurencja została rozegrana po raz pierwszy na olimpiadzie, ale chyba też po raz ostatni. W Polsce natomiast nastroje zupełnie odmienne. Owszem, docenia się osiągnięcia naszych sportowców, szczególnie Aleksandry Mirosław czy naszej srebrnej bokserki Julii Szeremety. Dominuje jednak rozczarowanie najsłabszym występem naszej reprezentacji od olimpiady w Melbourne w 1956 roku. O zaistniałą sytuację obwinia się głównie działaczy, którzy często zaniedbywali sportowców, sami korzystając z funduszów przeznaczonych na rozwój zawodników. Zakończmy już olimpiadę. Zbliża się jesień, a więc piłkarska pora roku. Powoli powracają w Europie rozgrywki ligowe. W tym tygodniu wystartowały w Anglii. W Polsce mamy już piątą kolejkę. Trwają także rozgrywki pucharowe. Ostatnia rewanżowa kolejka europejskich pucharów dostarczyła polskim kibicom wiele emocji. Jagiellonia Białystok, jak się można było spodziewać, przegrała na wyjeździe z norweskim Bodo 1-4. Klub z Białegostoku odpadł więc z rozgrywek w Lidze Mistrzów, ale będzie grał w eliminacjach Ligi Europy. Jednak czeka ich tam chyba jeszcze silniejszy zespół od mistrza Norwegii, bo sławny Ajax Amsterdam. No cóż, jak to się w Polsce mówi, good luck. Inne polskie zespoły wypadły o wiele lepiej od mistrza kraju. Mecz Wisły Kraków ze słowackim Spartakiem Trnava może zostać meczem sezonu. Oczywiście nie są to zespoły z najwyższej europejskiej półki, ale liczą się przecież emocje, a tych nie zabrakło. 6 bramek, z czego 2 dla Wisły nieuznane, dogrywka i na koniec 30 rzutów karnych, z czego 1 w czasie gry. Mecz w Krakowie po dogrywce zakończył się zwycięstwem Wisły 3-1, czyli tak samo jak Spartak wygrał u siebie. Strzelano więc karne. Strzelano i strzelano. 2 razy Polacy nie trafili, ale Słowacy zrewanżowali się tym samym. W końcu strzelali bramkarze. Polacy mieli wiele szczęścia, kiedy to po obronionym karnym przez słowackiego bramkarza system VAR wychwycił wyjście zawodnika gości za linię bramkową. Powtórzonego karnego nasz bramkarz Kamil Broda tym razem pewnie wykorzystał. Uff, a był to już chyba 22 rzut karny. W końcu przy 28 strzelanym przez Słowaków nasz bramkarz stanął, a właściwie rzucił się na wysokości zadania i obronił strzał Słowaka. Wisła awansowała do dalszych rozgrywek. Niemniej emocjonujący był mecz Śląska-Wrocław ze szwajcarskim St. Gallen. Wrocławianie wygrali u siebie 3-2, ale kluczowa była przegrana 0-2 na wyjeździe. Bramka decydująca o awansie Szwajcarów padła w 18 minucie doliczonego czasu gry z rzutu karnego. Śląsk kończył mecz w 8. Po tym, jak chorwacki sędzia pokazał zawodnikom wojskowych 3 czerwone kartki. Zarząd Śląska złożył oficjalną skargę do UEFA, zarzucając sędziemu popełnienie wielu błędów, w tym niepodyktowanie wyraźnego rzutu karnego dla gospodarzy. Słabiej na tym tle wypadła Legia Warszawa, która szczęśliwie zremisowała z duńskim Brøndby 1-1, ale wygrana w pierwszym meczu na wyjeździe zapewniła jej awans do dalszej fazy rozgrywek. Można powiedzieć, że wizytówką Legii Warszawa stały się konfrontacje pomeczowe. Tym razem w roli głównej jest trener Legii, Portugalczyk Gonçalo Feio, który dał się sprowokować duńskim kibicom, pokazując im środkowe palce. Po meczu doszło również do przepychanek pomiędzy zawodnikami i działaczami obydwu zespołów. W polskiej ekstraklasie piłkarskiej Krakowia postawiła się mistrzowi Polski w Białymstoku, wygrywając z Jagiellonią 3-2.
W meczu Beniaminków pomiędzy GKS Katowice a Motorem Lublin padł bezbramkowy remis, co odzwierciedla poziom nowych zespołów w ekstraklasie. Obydwie drużyny zresztą sąsiadują w tabeli, zajmując odpowiednio 12 i 11 miejsce. Inny Beniaminek, zdecydowanie najsłabszy, Lechia Gdańsk, przegrała sromotnie na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-4. Puszcza strzeliła tyle bramek po raz pierwszy w swojej krótkiej historii występów w ekstraklasie i było to jej pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Pogoń Szczecin pokonała na własnym boisku Widzew Łódź 2-0, natomiast Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 1-0. Zarówno Lech, jak i Pogoń znajdują się na szczycie tabeli z 10 punktami na koncie. Z innych dyscyplin sportowych. Kolarstwo. Trwa wyścig Tour de Pologne. Po 5 etapach prowadzi Duńczyk. Drugi jest Włoch, a trzeci Holender. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, zajmuje 21. lokatę. Na pocieszenie Polak Michał Paluta prowadzi w klasyfikacji górskiej, a Szymon Sajnok w klasyfikacji najaktywniejszego kolarza. Dużo lepsze wiadomości dochodzą z Tour de France kobiet. Polka Katarzyna Niewiadoma jest liderką wyścigu przed ostatnim 8. etapem. Nasza 29-latka była już 2 razy trzecia w Tour de France, a w zeszłym roku wygrała rywalizację górską. Na zakończenie trochę o tenisie. W Cincinnati w USA trwa turniej przygotowawczy do US Open. Niestety, nasze dwie Magdy, Magdalena Fręch i Magda Linet, już odpadły. Hubert Hurkacz w tym samym turnieju dotarł do ćwierćfinału, gdzie niestety po przegraniu pierwszego seta poddał mecz z powodu kontuzji. Na szczęście jest Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka po 2,5-godzinnej walce awansowała do półfinału, pokonując 17-letnią Rosjankę Mirę Andrijewą. Był to 30. wygrany mecz Igi w tym sezonie w turnieju rangi ATP 1000. Z ostatniej chwili. Podczas gdy Australia smacznie sobie spała, na półkuli północnej miały miejsce 2 bardzo dla nas ważne wydarzenia sportowe. Mam dla Państwa 2 wiadomości. Jedną dobrą, a drugą złą. Którą Państwo wybierają jako pierwszą? Zacznę od tej drugiej. W Ameryce, w Cincinnati, Iga Świątek przegrała w półfinale z Aryną Sabalenką 3-6, 3-6. Proszę nie dać się zwieść cyfrom, gdyż wcale Sabalenka nie miała tak łatwo. Iga w decydującym secie obroniła 9 piłek meczowych. Było to 12. spotkanie tych zawodniczek. W tej rywalizacji wciąż prowadzi Świątek 8-4. We Francji Katarzyna Swoboda odniosła największy sukces w życiu, a także w historii polskiego kolarstwa kobiet, wygrywając Tour de France. Nasza zawodniczka powetowała sobie tym samym niepowodzenie na olimpiadzie, gdzie nie ukończyła wyścigu z powodu tzw. kraksy na trasie. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy przegląd sportowy, który dla radia SBS przygotował i przedstawił Piotr Pokorski. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.